Uczestniczę w uroczystości wręczenia Nagrody Mostu tu właśnie w synagodze Berec. To symboliczne miejsce i naprawdę symboliczna jest ta nagroda, która w ubiegłym roku, jak tutaj było mówione, została wręczona pani Frej von Moltke, niemieckiej humanistce, która swoje życie poświęciła służbie i walce o dobro ludzkości. W bieżącym roku stowarzyszenie wręczenia Międzynarodowej Nagrody Mosty podczas swojego posiedzenia styczniowego podjęło właśnie tę decyzję o wręczenie nagrody panu Arno Lustigerowi. Człowiekowi, który swoją działalnością i swoją twórczością tworzy podłoże dla powstania trwałych więzi prowadzących do porozumienia między narodami oraz odnowienia powiązań międzyludzkich i międzynarodowych, myślę, że wskazuje. Dzień dobry, panie pośle. Thank you.
Państwu, dwa lata temu w tym miejscu odnaliśmy tablicę pamiętającą naszą współpracę pod nazwą Europa Miasto. Do powiedzenia tej chwili bardzo Państwa prosi o wysłuchanie hymnu Zjednoczonej Europy. Okay, so damit und Herren, genau vor 3 Jahren, haben wir auf dieser Stelle die Gedenktafel zum Tag der Europa Yes. Wir treffen uns heute aus Anlass des 10-jährigen Bestehens unserer Zusammenarbeit.